Dzień dobry. Dziś spotkanie z cyklu Poznać Warto, Wiedzieć Warto, w którym prezentujemy eksponaty ze zbiorów Muzeum Historii Kielc, które nie miały tyle szczęścia, by znaleźć się na stałej ekspozycji i większość czasu spędzają w muzealnym magazynie. Niekiedy pokazywane są na wystawach czasowych, czasem jak w tym przypadku podczas spotkań, wykładów. A są przecież tak interesujące, kryje się za nimi tyle anegdot, historii, opowieści. Dzisiejszymi bohaterkami będą wagi. I to wagi szczególne, bo pochodzące z kieleckiej fabryki wag Aleksandra Czerwieńca, o czym informują stosowne punce, czyli wybite w metalu oznaczenia. Na wstępie jednak kilka słów o historii wagi, która sięga czasów starożytnych. Bardzo dawno temu, bo około 4000 lat przed naszą erą, w rejonie rzeki Nil, w dorzeczu rzek Eufrat, Indus i Tygrys, powstawały pierwsze ludzkie osady i pierwsze miasta. Niebywale rozwinęło się rolnictwo, nastąpił również rozwój handlu i rzemiosła. To właśnie w tym rejonie świata ważenie stało się nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością. Początkowo handel odbywał się głównie na zasadzie wymiany barterowej, czyli rzecz za rzecz. Jednak wraz z kosztownymi kruszcami pojawiła się potrzeba dokładniejszego sposobu rozliczania. I tak wymyślono wagę. Pierwsze wagi, wykonane z drewna i lnu, działały na zasadzie równowagi. Na równomiernej dźwigni zawieszany był towar o podobnej wadze. Wydaje się, że pomysł tej wagi został zaczerpnięty ze sposobu przenoszenia na ramionach towarów zawieszonych na długich drewnianych drągach. Pierwsze wagi, używane przez wiele wieków w niezmienionej formie, budowane były według tego samego wzoru, czyli po prostu w formie ruchomej podpartej punktowo belki, która pozwalała równoważyć ciężar towaru lub kruszcu zawieszonych na przeciwległych krańcach. Wprawdzie Wprowadzano do konstrukcji tych wag pewne ulepszenia zwiększające dokładność i powtarzalność. Zasadniczo jednak działały one na takiej samej zasadzie jak te wynalezione w czasach starożytnych. Dopiero wiek XVII przyniósł przełom. W 1670 roku francuski matematyk Gilles de Robéval wprowadził nowe rozwiązania i zapoczątkował rozwój wag mechanicznych. Wynaleśniona przez niego waga składała się z masywnej podstawy, z kolumną i elementów połączonych ze sobą za pomocą ruchomych przegłupów oraz szalek wskaźnika równowagi i wskazówki. Ważenie polegało na zrównoważeniu ciężaru odważnikami tak, by ruchoma wskazówka pokryła się dokładnie ze wskaźnikiem równowagi. Następnie odczytywano masy nałożonych odważników. Kolejnym ważnym wynalazkiem była waga Josefa Brężera. Wyglądem przypominała poprzedniczkę. Składała się z dźwigni głównej, dwóch dźwigni pomocniczych, czterech wieszaków, dwóch siodełek podszalkowych, postumentu oraz dwóch wskazówek. Jednak była o wiele precyzyjniejsza. Te wagi były już produkowane masowo. Również w Polsce powstawały firmy, które zajmowały się tą branżą. Wiele zwag tego typu zdobiono postumentami przedstawiającymi np. głowę lwa, orła czy syrenki. Wskazówki wyznaczające położenie równowagi także były ozdobne. Wykonywano je z musiądzu w kształcie głów różnych zwierząt, zwykle ptaków. Szale najczęściej wykonywano z musiężnej, miedzianej lub stalowej blachy. Zazwyczaj jedna z nich, szalko odważnikowa, była mocowana na stałe, drugą, natomiast, czyli towarową, wykonywano w formie zdejmowanej miski. W XVIII wieku pojawiły się urządzenia sprężynowe. Na haku wieszano towar, sprężyna wyciągała się i wskazywała odczyt. Zaletą był niewielki rozmiar i brak odważników. Mechanizm jednak okazał się niedokładny. Nie został nigdy zalegalizowany, czyli dopuszczony do użyciu w handlu. System sprężynowy znalazł później zastosowanie w wagach kuchennych czy wędkarskich. Złota era wag skończyła się po II wojnie światowej. Teraz wszystko ważymy elektronicznie, super dokładnie ale mechaniczna waga ma coś, czego nie ma elektronika duszy. Waga ma w wielu kulturach znaczenie symboliczne. Występuje jako znak Zodiaku, jako atrybut bogini sprawiedliwości Tymity, jako symbol boskiej sprawiedliwości. Ważenie grzechów po śmierci człowieka to motyw występujący m.in. w religii chrześcijańskiej, w islamie, gdzie ważeniem duży na sądzie ostatecznym zajmował się Archanioł Gabriel, czy nawet w religii staroegipskiej z sądem Ozyrysa. W średniowieczu waga była też przyrządem pozwalającym wykryć, Czarownicę. W holenderskim miasteczku Oudewater stoi do dziś miejska waga z XV wieku, gdzie ważono czarownice. Czarownice bowiem, jak wierzono, nie mają duszy, więc są lżejsze od normalnych ludzi. Właśnie brak duszy miał pozwalać im latać na miotłach. Na mocy dekretu cesarza Karola V Habsburga Oudewater było też jedynym miejscem w Europie, gdzie można było oficjalnie zważyć się i otrzymać certyfikat zapewniający, że nie jest się czarownicą. Wróćmy jednak do naszych muzealnych eksponatów. Wagi, które państwu dziś pokazują, pochodzą z kieleckiej wytwórni wag Aleksandra Czerwieńca. Zakład ten działał od 1919 roku. Była to firma unikatowa na terenie Kielc, bo o ile rozmaitych zakładów ślusarskich czy mechanicznych działało w dwudziestoleciu kilkadziesiąt, wytwórnia Wag Aleksandra Czerwieńca było jedyną taką firmą. Działała przy ulicy Czystej 28, noszącej następnie imię marszałka Fosza, powolnie Mariana Buczka, obecnie Ignacego Jana Pederewskiego. W drugiej połowie lat dwudziestych Czerwieniec miał też filię zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakład produkował i reperował wagi handlowe wszelkiego rodzaju. Oraz wzorcował i sprzedawał odważniki. Współpracował przy tym z zakładami mechanicznymi i odlewnią w Białogonie. Firma doskonale prosperowała, a Aleksander Czerwieniec, jako znakomity fachowiec i rzutki przedsiębiorca, pełnił przez wiele lat zaszczytną funkcję starszego cechu ślusarzy w Kielcach. Lecz nie był tylko rzemieślnikiem, miał też żyłkę wynalazcy i racjonalizatora. Udało się nam odnaleźć informację, że w 1935 roku opatentował nowy wzór wagi stołowej. Firma Czerwieńca działała też w czasie okupacji pod nazwą Zakład Ślusarsko-Wagarski. Znalazła nową siedzibę w kamienicy pod numerem 4 na Placu Wolności, przemianowanemu przez Niemców na Marktplatz, czyli rynek. Pewne fakty wskazują, że właściciel współpracował z podziemiem niepodległościowym. Wiadomo było, że odpowiednie dokumenty poświadczające zatrudnienie w firmach ważnych dla przemysłu Rzeszy chroniły przed aresztowaniem i wywózką na roboty do Niemiec. Czerwieniec zatrudniał u siebie ludzi, którym dokument pracy prawdopodobnie ratował życie. Jednym z nich był Wacław Różański, późniejszy profesor, dziekan Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który u Czerwieńca zatrudniony został jako prosty śluzarz. A działo się to w momencie, kiedy Różański jako podporucznik Wojska Polskiego, wzięty do niewoli pod Tomaszowem, uciekł z obozu Jenieckiego i wrócił do rodzinnych Kielc. Warto nadmienić, że Różański wkrótce został jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy podziemia działając najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej, gdzie kierował m.in. nielegalną produkcją granatów i broni dla Armii Krajowej. W zbiorach Muzeum Historii Kielc znajduje się kilka walk czerwieńca. Najprostszą w budowie jest niewielka, wisząca waga szalkowa, składająca się z belki z centralną umieszczoną wskazówką, zakończoną ruchomymi haczykami, na których wieszano szalki. W muzealnym eksponacie ich brak. Belka mocowana jest do ruchomej poprzeczki, wskaźnika równowagi, zakończonego łóżkiem do podwieszania. Jak wygląda kompletna waga szalkowa? Widzą Państwo na tym zdjęciu. Waga taka pozwala zważyć stosunkowo niewielki ciężar. Przed upowszechnieniem się pieniądza często posługiwano się miarą kruszcu, np. złota lub srebra, do zapłaty za towar. Odważniki, które musiały być znormalizowane, umieszczane na jednej szalce, równoważyły ciężar kruszcu na drugiej. Kruszec występował np. w sztabkach lub częściej w formie niewielkich fragmentów odcinanych od większej całości, tak zwanych siekańców. Czasami nawet w formie fragmentów uszkodzonej biżuterii. Takie fragmenty srebrnej biżuterii i siekańców znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Kielc, a wchodziły w skład skarbu srebrnego odkrytego w glinianym garnku w okolicy Małgoszczy. Kolejne wagi czerwieńca to już bardziej nowoczesne, stołowe wagi dwuszalkowe. Pierwsza z nich trafiła do muzeum w niezbyt dobrym stanie, zabrudzona ze śladami korozji. Poddana jednak konserwacji odzyskała swój dawny blask i przyciąga oko błyszczącymi mosiężnymi elementami. Zwracają zwłaszcza uwagę mosiężne wskazówki wyznaczające położenie równowagi w kształcie głów mitycznych gryfów. Druga to waga tej samej konstrukcji, ale mniej zdobna, z charakterystycznym zestawem szalek, z których jedna, szalko odważnikowa po prawej, jest przymocowana na stałe. Drugą natomiast towarową wykonywano w postaci zdejmowanej miski. W eksponacie muzealnym miski brak. Bardzo ciekawa jest kolejna waga z fabryki Czerwieńca, mianowicie tak zwana waga dziesiętna. Waga przeznaczona do ważenia dużych ciężarów, takich jak worek zboża, mąki czy ziemniaków, za pomocą umieszczanych na niewielkiej szalce dziesięciokrotnie lżejszych odważników. Stąd nazwa wagi. Waga ta ma swoją kielecką historię. Podarował ją muzeum pan Lech Maciejewski, kielczanin pamiętający jeszcze Kielce przedwojenne, wspominając jednocześnie niewielki sklepik państwa Władysławy i Stanisława Pyszczyńskich, skąd ta waga właśnie pochodzi. A tak brzmiała jego opowieść. Państwo pyszczyńscy otworzyli sklepik w świeżo wybudowanym domu na rogu ulicy, Leszczyńskiej i Remualda. Prowadzili go przez całe lata 30. Do sklepu wchodziło się przez narożne wejście. Na wprost drzwi stała drewniana lada. Za nią po obu stronach drzwi prowadzących do mieszkania wisiały półki. Na ladach stała waga szalkowa z mosiężnymi szalkami do 5 kg wagi oraz oszklona gablotka, a w niej kawa, kolorowa galaretka na wagę. Łom czekoladowy, czyli tania czekolada w bloku grubości około 5 cm, też oczywiście na wagę, i tym podobne słodycze. Na ladzie stał też szklany słój z najbardziej popularnymi landrynkami i w dwóch szklanych pojemnikach syrop cytrynowy i malinowy z chochelką do wody sodowej. Na półkach ułożone tabliczki taniej czekolady, słój z rodzynkami, cynamonem, laskami wanili trzymanymi w cukrze. Krówki w papierkach w pudełku, drożdże zasłonięte z szklanym przykryciem, ocet, musztarda i tym podobne najpotrzebniejsze artykuły do prowadzenia gospodarstwa domowego. Wszystko na wagę. Mąka, cukier, kasza, sól stały na podwyższeniu z desek w workach z zawiniętymi kołnierzami. Obok szufelki do nabierania w owych czasach wyłącznie blaszane lub drewniane. Gdzieś koło worków Waga dziesiętna, ta sama, którą posiada w swoich zbiorach Muzeum Historii Kielc. Gdzieś pod ścianą były ułożone wiązki drewna, mniejsze wiązanki szczepek z smolistych kawałków sosny, powiązane z smołą na rozpałkę w piecach, palono wyłącznie w piecach w węglem kamiennym. Również gdzieś z boku stał miedziany syfon pojemności około 30 litrów z wodą sodową. Syfony takie dostarczał browar państwa Borchulskich. Syfon w lecie stał w cyprzyku drewnianym z bryłami lodu. Syfon ten znajduje się również w zbiorach muzeum. Wodę sprzedawano na szklanki na życzenie z syropem cytrynowym lub malinowym. Na ladzie stał również pojemnik kamienkowy z barszczem, czyli żurem do sporządzania zalewajki. Stała też beczka z kiszonymi ogórkami, beczka ze śledziami. Prawie wszystkie artykuły sypkie sprzedawano na wagę w torebkach papierowych. Drobne, np. Landrynki, rodzynki, czy tym podobne w rożkach skręcanych z białego papieru pakunkowego przez sprzedawcę. W tym sklepie z artykułami na wagę waga zajmowała centralne miejsce. Teraz znalazła się w muzeum i zachowana zostanie dla następnych pokoleń już jako muzealny eksponat. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.